Jest niedziela. Minęła 19.00. Jest zielona poświata. A to znaczy, że jak co tydzień o tej porze witam Ciebie bardzo, bardzo serdecznie w naszej rozrywkowej serii, w której to dla celów Czysto rozrywkowych, przytaczamy sobie różne spiskowe teorie po to, żeby móc poddać je analizie logicznej. Podkreślając jednocześnie bardzo mocno, tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że automatycznie jest prawdziwe, ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe. A tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy, czego nie zrobią. Przypominam o zasadzie nie niedziela, zgodnie z tą zasadą, jeżeli do wtorku, do północy pod tym materiałem będzie 5000 łapów w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostaniecie Państwo ode mnie drugi, dodatkowy materiał z tejże właśnie serii. Serdecznie dziękuję także każdej osobie, która przeboleje fakt, że w tym materiale będą pojawiać się reklamy, to jakie będą się pojawiać jest ode mnie niezależne, to YouTube decyduje, co bardzo wyraźnie podkreślam, a po mojej stronie jest podziękowanie dla Państwa, bo każda reklama, która nie zostanie przez państwa, przez państwa przewinięta lub też zostanie obejrzana przez minimum minutę, to to jest reklama, która da mi zarobić pieniądze na utrzymanie mojej i rodziny. To co, drodzy Państwo, będziemy zaczynać, nie? Dziś, szczerze mówiąc, to nawet. Znaczy, bardzo się wahałem, czy ten dzisiejszy temat to wrzucić do Zielonej Poświaty, czy wrzucić go do komentatora, czyli do tej naszej serii, w której omawiamy sobie bieżącą politykę, bieżące sprawy społeczne, bieżące sprawy ekonomiczne, gdyż no, źródła, drodzy Państwo, takie pierwotne to są transmisje z obrad szczytu w Davos, Światowego Forum Ekonomicznego. To, że te słowa przewodniczącego World Economic Forum, czyli Światowego Forum Ekonomicznego, że ten rok, czyli 2024, jest rokiem nowego porządku świata, to padło. To, to jest faktu, nie ma co analizować. Można się tylko zastanawiać, kto ten nowy porządek świata będzie wprowadzał, jak on będzie wyglądał i dlaczego. Więc no, bardzo dużo miałem. Bardzo duży miałem dylemat, gdzie go wrzucić. Pomyślałem jednak, że rozszerzymy sobie ten temat o tematy pokrewne, związane z mrocznymi tajemnicami, spiskami i dziwnymi rzeczami, które toczą się wokół Światowego Forum Ekonomicznego, tego, który ma szczyt w Davos, i wrzucimy go jednak do Zielonej Poświaty, no bo jednak nowy porządek świata jest to temat jest to pojęcie, które jeszcze kilka lat temu było jednym z dwóch, trzech najbardziej klasycznych pojęć ze spiskowych teorii. Byli iluminaci, był nowy porządek świata. No i pewnie jeszcze jakiś jeden czy dwa się trafią, które teraz nie przychodzą mi do głowy. Tak, to może jeszcze UFO i o kosmici, i. no i tyle. I światowy spisek. No ale światowy spisek to się jakby zawiera w nowym porządku świata i iluminaci. A teraz zobaczcie, co się dzieje. O UFO. Dwa dni temu mówili w TVN-ie. Tak zupełnie na poważnie, że gdzieś tam było w jakiejś miejscowości w Polsce. UFO, kosmici, czy teraz jak się mówi, yy, istoty nieludzkie, to już jest to temat mainstreamowy. Yy, przypomnę, że jeszcze w zeszłej dekadzie, jakoś 2016-2017, opublikowałem materiał, że na 2025 jest yy, planowane ujawnienie istnienia kos UFO. Wtedy się tak mówiło, teraz się mówi ułap. Wtedy się mówiło ufo. I coraz bardziej, jak widzę, co się dzieje na świecie, to mam wrażenie, że tamta teoria może się sprawdzić. Tylko, że rok może mógł być nie, nie, nietrafiony. Nie, że w sensie, yy, że, że będzie później, tylko że wcześniej, że już w 2024. Straszne jest nasilenie gadania o tych kosmitach. Ci sami ludzie, którzy jeszcze 3-4 lata temu ludzi mówiących o kosmitach wysyłali do zakładów psychiatrycznych. Teraz sami się o tym produkują i to w mainstreamowych mediach. Ktoś ewidentnie przestawił wajchę względem kosmitów. Ale wróćmy do rzeczy, czy właśnie do tego nowego porządku świata. Najpierw powołałem się na źródła. To będą dwa źródła właśnie z taka strona poświęcona właśnie tego typu zjawiskom, teoriom. Między innymi też dlatego jest w Zielonej świecie. Strefa 44. Oba artykuły napisał Amon. Przewodniczący WEF, czyli World Economic Forum, czyli Światowego Forum Ekonomicznego. Ten rok jest rokiem nowego porządku świata. Szwab, Gwizże, Habek i Baerbach tańczą. Czyli to jest takie poetyckie stwierdzenie, że wszyscy się jarają tym, że w 2024 roku będzie wprowadzony nowy porządek świata. I drugi artykuł. Też na tej samej stronie, przez tego samego autora, napisane spotkanie World Economic Forum, czy Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Jak powinien wyglądać nasz świat za 6 lat? No właśnie, drodzy Państwo. Światowe Forum Ekonomiczne. Byt, który gdyby nie to, że jest całkowicie realny, to byłby jednym z najbardziej tajemniczych bytów z, z uniwersum spiskowych teorii. Prowadzony przez pana, który wygląda jak stereotypowy antagonista Jamesa Bonda, mówiący jeszcze bardziej jak stereotypowy antagonista Jamesa Bonda. A to co mówi? To już nawet stereotypowi antagoniści Jamesa Bonda tak daleko nie szli. W dodatku facet, który nawet się nie kryje z tym, że może nie tyle, że chce. Przejąć władzę nad światem, co że chce sterować naszym światem, że chce decydować o tym, jak nasz świat będzie wyglądał. No to co to, to jest innego, jak przejęcie władzy nad światem. Jeśli decydujesz o tym, jak świat będzie wyglądał, to nim rządzisz. W przypadku pana Klausa Schwaba nie bezpośrednio, prawda? Dokłada się, że nie bezpośrednio, czyli pośrednio, prawda? Poprzez różnych ludzi, do których ma wpływ. Bardzo dziwna rzecz. Przywódcy tacy jak Emmanuel Macron, Putin, Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama, Xi Jinping, prezydent Duda i wielu, wielu innych, a także super superbogacze, tacy jak na przykład Elon Musk, przepraszam, Elon Musk cofam, Bill Gates pan Zuckerberg i wielu, wielu innych no, jeżdżą do tego pana Klausa Schwaba jak do wujka na święta poporady. bardzo dziwna sytuacja zwłaszcza, że pan Klaus Schwab się nie kryje ze swoimi poglądami, których typowo antagonista Jamesa Bonda nie wiadomo, czy by się nie powstydził na zasadzie takiej, że za bardzo hardkorowe jak dla niego by były no, drodzy Państwo, the great reset, czyli wielki reset. Yy, idea nie będziesz miał nic, yy, yy, będziesz szczęśliwy. Idea czwartej rewolucji przemysłowej jej jako wprowadzenie globalnego neokomunizmu z ludzką twarzą, dla której pandemia koronawirusa była czymś pożytecznym w tym znaczeniu, że Utworzyła okno możliwości do wprowadzenia. Konflikt na Ukrainie dość podobnie traktowany. No i na takiej imprezie mówi się o tym, że w 2024 roku będzie wprowadzony nowy porządek świata. I teraz, jak to zwykle bywa, na tego typu w tego typu spotkaniach, na tego typu instytucjach, wszystko jest wieloznaczne. Czym jest bowiem nowy porządek świata? Tym, co znaczy, bo żadnej definicji nie ma. Podobnie jak nie ma definicji inkluzywności, serio. Tak jak nigdzie nie znajdziecie, przynajmniej ja nie znalazłem, a bardzo dużo szukałem, nie znajdziecie definicji 250 płci, które istnieją według lewicy, a także nawet nazw tych 250 płci nie znajdziecie. A jak znajdziecie, to wyślijcie mi na maila biznesowego, będę bardzo, bardzo wdzięczny, bo szczerze nie znalazłem, a pytałem wielu bardzo ważnych, Ludzi ze świata lewicy i do takiego bardzo, bardzo, takich bardzo, bardzo poważnych. I zawsze, jak pytałem o te nazwy tych płci, definicje tych płci, czy mogą mi wysłać, bo chciałbym znać, tak? Chcę być poprawny politycznie, no, chcę wiedzieć, co tam jest, to wpadali w szał i, i, i hardcore. Także, no, tak jak właśnie te, nie, nie znajdziecie definicji inkluzywności, nie znajdziecie. Tych m, inkluzywności, a przecież oni wszyscy mówią tylko inkluzywny, 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 nie? Inkluzywny. Co znaczy inkluzywny? Jak ich przyprzesz do muru, to ci powiedzą, że włączający. No kurde, słownik to ja mam, ale co to znaczy, że włączający? Że, 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 że co? Że o co chodzi? Skoro używacie tego y, pojęcia niczym, nie wiem, człowiek z podbudki z piwem słowa na K. No to warto by wiedzieć, co to znaczy, tak? Ja, co znaczy słowo daka, to, to, to wszyscy wiedzą. Tak samo jest z nowym porządkiem świata. To jest pojęcie bardzo... O ile inkluzywny jest niezdefiniowany, o tyle nowy porządek świata też właśnie jest niezdefiniowany i może być rozumiany na, wiele powo, po, na wielu poziomach. I to jest o tyle, powiedziałbym, wygodne, że... Z kontekstu bardzo wyraźnie wynika, że oni mówią o nowym porządku świata w rozumieniu zmienienia światowego ustroju. Właśnie pójście w globalny zamordyzm, w globalny komunizm, w bardzo daleką kontrolę jednostki, wykorzystywanie nowych technologii dla osiągnięcia tej daleko idącej kontroli jednostki, wprowadzenie faktycznej policji, myśl, policji myśli jak Zoruela, czyli wprowadzenie pojęcia, znaczy wprowadzenie faktycznej prawomyślności, która dla niepoznaki nazywa się poprawność polityczna, której jeśli nie będziesz stosował, to możesz mieć bardzo poważne problemy z uwięzieniem włącznie. Podobno jakiś profesor bodajże w Kanadzie za mówienie jakichś rzeczy, które co prawda były naukowe i on się podbierał badaniami naukowymi, ale no... Nie były zgodne z obecną narracją, został skazany na uwaga obóz reedukacyjny. Badam tą sprawę. Mam nadzieję, że to jest jakiś błąd w tłumaczeniu albo że ja źle angielskie rozumiem. Do tej pory wydawało mi się, że mówię prawie tak źle jak pan prezydent, ale rozumiem wszystko, bo miejmy nadzieję, że źle rozumiem. Miejmy nadzieję, że to to. to. Eee, natomiast no, obóz reedukacyjny to. Drodzy Państwo, jak w Orwellu. Tak? Także, że z kontekstu wynika, że jak oni mówią o nowym porządku świata, to to mają na myśli. Globalne działanie w celu wprowadzenia globalnego nowego ustroju, który z demokracją ma nic wspólnego, poza tym, że się tak nazywa, nie? Natomiast można nowy porządek świata również definiować w inny sposób, jako taki. Układ sił na świecie. O. I po 1945 roku mieliśmy taki układ sił na świecie, że był świat dwubiegunowy, był biegun Stany Zjednoczone wspierane przez Zachód i, i to się nazywało NATO, i był drugi biegun, czyli Związek Radziecki, wykorzystujący zniewolone przez siebie kraje satelickie, takie jak Polskę. I to się nazywało Układ Warszawski. Przepraszam, jeśli oburzyłem kogoś, twierdząc, że Związek Radziecki nas zniewalał, ale też żyłem za Kobudy. Pamiętam, drodzy Państwo, jak to było. Fajnie nie było za Kobudy i my nie byliśmy wolnym krajem. To, czy teraz jesteśmy wolnym krajem, czy nie jesteśmy, to jest inna kwestia. Ale Związek Radziecki traktował nas bardzo, bardzo źle. No i to był taki świat dwubiegudowy. Wtedy. Trzeba było się określić, czy jesteś za Ameryką, czy jesteś za Związkiem Radzieckim. Strasznie trudno było być krajem czysto neutralnym, chyba że na przykład Szwajcaria, która wykorzystywała to, że była w środku Europy, otoczona samymi krajami NATO i wiadomo było, że oni są na tyle bogaci. To jest kraj banków, w których światowe elity, w tym te natowskie, trzymały kasę, więc to im dawało bezpieczeństwo, że nikt nie napadnie kraju, który, w którym. Najważniejsi ludzie na świecie trzymają kasę. Nie? Potem za sprawą wyścigu zbrojeń. Ameryce udało się doprowadzić do zniszczenia Związku Radzieckiego i powstał świat jednobiegunowy, czyli świat, w którym Prym zaczęła, zaczął wieść zachód ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych, który to zaczął wymuszać pewne standardy zachować przy pomocy militarnych, tak bym to powiedział. E, zwłaszcza jak były u Ciebie duże ilości ropy, którymi nie chciałeś się podzielić z Amerykanami, to mogło się okazać nagle, że jesteś niedemokratyczny i trzeba by Ci tą demokrację zrzucić na łeb z bombowca, nie? No a potem, za sprawą lenistwa i to, I to były już dwa porządki świata. Pierwszy porządek świata świat dwubiegunowy, w sensie układ sił na świecie. Drugi, e, drugi porządek to, to był świat jednobiegunowy, gdzie wszyscy musieli się usłuchać Zachodu, a zwłaszcza Stadów Zjednoczonych. No i potem ten świat dwubiegunowy zaczął ewoluować za sprawą lenistwa, głównie Amerykanów, ale nie tylko, ale głównie Amerykanów. Kraj, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu kojarzył się z biedą, nędzą i zacofaniem, czyli Chiny, zrobił się tak zaawansowany technologicznie, że w wielu aspektach co najmniej dorównuje Zachodowi, a w niemałej ilości aspektów Zachód przewyższa. Do tego jeszcze jest fabryką świata i ma gigantyczne wręcz możliwości produkcyjne. No i Chiny rzuciły wyzwanie, że one chcą. Świata wielobiegunowego. Nawet wprost to powiedziały, że jednym biegunem mogą być Stany Zjednoczone, tak jak teraz, drugim biegunem proponują, żeby była Unia Europejska, ale trzecim biegunem mają być Chiny. No i to również tak można rozumieć. Z kontekstu, zwłaszcza z tego drugiego artykułu, który będziemy sobie czytać, spotkanie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, jak powinien wyglądać nasz świat za 6 lat, no wynika bardzo wyraźnie, że oni tutaj idą w tą stronę tego, nie wiem jakby to powiedzieć, no wprowadzenia nowego ustroju w sposób niedemokratyczny. Ja wielokrotnie mówię, uważam, że demokracja to nie jest jakiś super świetny ustrój. Ale my, jako ludzkość, żeśmy na razie lepszego ustroju nie wymyślili. A nawet gdybyśmy chcieli wprowadzać jakiś inny ustrój, to wydaje mi się, że powinniśmy go wprowadzać demokratycznie. To znaczy, należałoby się spytać ludzi, czy ludzie tego chcą. Tymczasem, tutaj to tak wygląda, że ten ewentualny, hipotetyczny inny ustrój. Nam będzie nawet nie tyle na siłę, bo na siłę też, ale podstępem, że cały czas będzie nam mówione: to jest demokracja, to jest demokracja, to jest demokracja. Tylko że co to, drodzy Państwo, za demokracja? Jak widzimy na przykład coś takiego, co w chwili obecnej baby w Polsce, prawda? Czyli sytuację, w której, jakby to powiedzieć, no, prawem to już się chyba za bardzo nikt nie przejmuje, nie? już w zasadzie jest tylko jedna władza, władza wykonawcza, która sobie wybiera sędziów, wybiera wyroki, te, które są dla nich korzystne, uznaje, te inne nie uznaje. Czytamy, drodzy Państwo, artykuły. I będziemy je oczywiście całkowicie komentować. Pierwszy. Strefa 44, Amon. Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego. Ten rok jest rokiem nowego porządku świata. Schwab, gwizdże, Habek i Berbeck Tańczą, czyli, że powszechne poparcie. Prezes Światowego Forum Ekonomicznego świadczył we wtorek, to jest ten wtorek w tym tygodniu, że rok 2024 jest rokiem, w którym nowy porządek świata oficjalnie dojdzie do władzy. No właśnie, to jest bardzo ważne zdanie, oficjalnie. Bo ten nowy porządek świata wydaje się, że już od jakiegoś czasu przy władzy jest. To jest w ogóle dramat. Ja pamiętam, jak zaczynałem kręcić czysto rozrywkowo spiskowe teorie. To one miały bardzo duże wyświetlenia: po 200, 300, 400 ty tysięcy wyświetleń, teraz mają coraz mniejsze. I jak jeśli oglądaliście moje materiały wcześniejsze, to pewnie wiecie, że ja co jakiś czas zleca badania, kim są moi widzowie, dlaczego pewne materiały lubią oglądać, pewnych nie lubią, lubię wiedzieć, do kogo mówię bo nie oszukujmy się, to wy jesteście moimi klientami, wy mi płacicie, jeśli nie przewidziecie reklam, chcę robić coś, co wy lubicie, nie? I wiecie, co wyszło? Że spiskowe teorie coraz bardziej zlewają się z rzeczywistością, że w momencie, w którym ludzie oglądali spiskowe teorie jako takie bajki na dobranoc, to to miało swój urok, bo to niby było prawdopodobne, logiczne, że to się może zdarzyć w przyszłości, ale jednak to było trochę na zasadzie takich strachów na lachów, które na pewno nigdy się nie ziszczą. A teraz, gdy żyjemy w świecie, w którym jest konkretny temat i coraz ciężej go zakwalifikować, czy do spiskowych teorii, czy może jednak do komentatora, to to już się zaczyna ludziom coraz bardziej zlewać. To jest trochę tak, jak to, jak to było opisane w opracowaniu, to jest tak jak z bajkami. Nie masz ochoty słuchać bajki o królewnie śnieżce i sierotce Barysi, gdy krastoludki zapierdzielają ci po ulicy i spotykasz je nawet w Lidlu. To jest chyba w tym wszystkim najbardziej przerażające, nie? No, ten nowy porządek świata już oficjalnie dojdzie do władzy. Taki jest, yy, taki jest yy, cytat. Czyli, że ten nowy porządek świata u władzy już jest. To jeszcze nieoficjalnie. Na razie działa za kurtyny, ale w 2024 już przestanie się kryć. Ciekawe by było, gdyby się okazało, że naprawdę w 2024 powiedzą, że są kosmici i wykorzystają tą informację o kosmitach do wprowadzenia tego nowego porządku świata. Na zasadzie takiej, że musimy zjednoczyć ludzkość. Ale zwróćcie uwagę na pewne absurdy, które pokazują, że ten. Yy, nowy porządek świata już, już jest i działa. Zobaczcie. Globalni gracze są w stanie się porozumieć na temat bardzo, bym takich powiedział, mm, dużych rzeczy. Takich jak na przykład ograniczenie emisji dwutlenku węgla yy, i inne tego typu globalne rzeczy. Oni przychodzą, mówią mniej więcej jednym głosem. Nie? A jednocześnie nie są w stanie się porozumieć co do wojen. I to nam się mówi w przypadku wojen, że no tak, tutaj się nie da porozumieć, tutaj jeden człowiek z drugim człowiekiem, no tutaj rozumiecie, ucie, dyplomacja zawiodła i tak dalej. To jest bardzo ciekawe, że ta dyplomacja zawodzi właśnie w tego typu działaniach, a nie zawodzi w innych. No. Przecież nawet, przyza, nawet zakładając, że ci ludzie życie ludzkie mają serdecznie gdzieś i chodzi im tylko i wyłącznie o klimat, że co ich tam obchodzą e, umierający Ukraińcy, co ich obchodzą umierające Rosjanie, ich interesuje tylko klimat. i Dlatego w tych kontekście klimatu się dogadują, a w kontekście wojennie. Drodzy Państwo, te czołgi płonące na Ukrainie to mi się wydaje, że one jednak też coś tam do, tego, do tej atmosfery mitują. Wydaje mi się, że te materiały pędne, które są przez te czołgi zużywane, to też jednak coś tam do tej atmosfery mitują. Zdaje mi się, że czołg na 100 km to pali kilkaset litrów oleju napędowego. Nawet nie że 100 na 100, tylko że kilkaset. Do tego jeszcze pociski, w tym ze zubożonego uranu. No bardzo, bardzo ekologiczne, nie? Jak taki zubożony uran w takich mikrocząsteczkach sobie potem w, w powietrzu się unosi, czy tam w glebie, czy w roślinkach i cholera wie, co dalej z tego jest, nie? To, to bardzo ciekawe, że tutaj w takich bardzo abstrakcyjnych pojęciach są w stanie się dogadać, a w takiej kwestii pod tytułem. No to zróbmy tak, żeby ci ludzie przestali ginąć, to już nie. Czyli mam wrażenie, właśnie, że ten globalny, z tego by wynikało z kontekstu tego, co, co się dzieje na świecie, że ten globalny rząd to, to funkcjonuje, tylko że jeszcze nieoficjalnie. Przeczytajmy jeszcze raz od początku. Prezes Światowego Forum Ekonomicznego świadczył we wtorek, że rok 2024 jest rokiem, w którym nowy porządek świata oficjalnie dojdzie do władzy. Prezes Światowego Forum Ekonomicznego Borcz Bręcz złożył oświadczenie na konferencji Davos 2024 w Szwajcarii podczas dyskusji z doradcą Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Bidena, i pan nazywa się Jackim Sullivanem, czyli ten Jackie Sullivan, na, na temat tego, jak, świa jak świat znajduje się w przejściowej fazie globalnego zarządzania. Mówi że, świat mówi, że świat znajduje się w przejściowej fazie globalnego zarządzania. Porządek międzynarodowy po II wojnie światowej nie wydaje się już być tym porządkiem. Jesteśmy na drodze do nowego porządku. Więc jesteśmy. Pomiędzy porządkami, powiedział Bradley Sullivan. I tutaj są cytaty. Czy zgadzasz się z tym, jakie pozytywne aspekty możemy zachować ze starego porządku, aby wprowadzić nowy porządek świata? Uh -huh. Sullivan nie zgodził się z charakterystyką Brenda. Że neoliberalny porządek świata ustanowiony po II wojnie światowej jest zastępowany, ale że porządek międzynarodowy musi zostać dostosowany do nowej ery, do której zmierza świat. Myślę, że jest już. Myślę, że jest to bardziej zmiana epok niż zmiana porządków, ale te dwie rzeczy są w pewnym sen, sensie. Kuzynami, powiedział Sullivan. Nie sądzę, by porządek międzynarodowy, który został utworzony po 1945 roku, miał zostać zastąpiony przez nowy porządek. Będzie on oczywiście ewoluował, tak jak ewoluował kilka razy w ciągu dziesięcioleci od 1945. Ale myślę, że wkraczamy w nową erę, w ostrzejszy i bardziej wyrazisty sposób. Kontynuował. Era. Po zimnej wojnie dobiegło końca. Jesteśmy na początku czegoś nowego. Mamy możliwość kształtowania tego, jak to wygląda. A w centrum tego y, znajduje się wiele podstawowych zasad. O, i tu się zaczyna robić ciekawie. A w centrum tego znajduje się wiele podstawowych zasad i podstawowych instytucji istniejącego porządku, które są y, dostosowane do wyzwań przed którymi stoiby dzisiaj dodał Salivad. Założyciel WEF, czyli Światowego Forum Godobicznego Klaus Schwab, powtórzył we wtorek obawy Brenda, mówiąc, że rządy i dysydenci, de, że rządy i decydenci, nie dysydenci, tylko dysydenci, muszą przerwać cykl nacjonalizmu i indywidualizmu, aby osiągnąć cele wielkiego resetu. A czym są właśnie te cele Wielkiego Resetu? To jest właśnie ten neokomunizm. Taki z ludzką twarzą, taki nie będziesz miał nic i będziesz, i będziesz szczęśliwy i inne. tego typu rzeczy. Prezydent Ukrainy, Władybyr przybył we wtorek na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Podczas wydarzeń wygłosił, Przemówienie, w którym wezwał Zachód do dalszego wspierania Ukrainy finansowo i militarnie. No to, że Załoński będzie mówił daj, 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 to jest dość oczywiste, natomiast warto zwrócić uwagę, że nic nie słyszeliśmy, żeby on przejeżdżał przez terytorium Polski. Więc albo wystartował sobie z terytorium Ukrainy i jak, jak zwykle nam nie powiedzieli nawet, że Załęski przy, przyjechał do Polski, tylko po prostu Amerykanie go przetransportowali. Albo druga wersja, że to już na Ukrainie jest tak bezpiecznie, że może sobie bez problemu startować prezydencki samolot z terytorium Ukrainy, bez obawy, że Rosja go zestrzeli. Podczas spotkania poznał również ważnych inwestorów, takich jak dyrektor generalny BlackRock, którzy. Inwestują w odbudowę kraju. To jest bar... o, oczywiście mowa o Ukrainie. To jest bardzo ważna rzecz. Zobaczcie, drodzy Państwo. BlackRock jest uważany przez wielu ludzi za faktycznego władcę świata. Faktycznego nie władcę, tylko właściciela świata. Z tego powodu, że BlackRock posiada, jako fundusz inwestycyjny, posiada udziały w. Bardzo dużej ilości, żeby nie powiedzieć, wiek, większości liczących się światowych korporacji. Do tego jeszcze posiada udziały w Vanguardzie, drugiej instytucji, która jest takim um, funduszem inwestycyjnym, czyli jeden posiada udziały w drugim, ten drugi też ma udziały w korporacjach, więc bardzo dużo udziałów w korporacjach BlackRock posiada bezpośrednio. do czyli do tego jeszcze dochodzą takie udziały, które posiada pośrednio, poprzez posiadanie udziałów w Vanguardzie. BlackRock faktycznie może no, bardzo dużo działać na świecie, chociażby przez to, że może na przykład zadziałać na określone korporacje, że one albo na przykład obniżą swoje ceny produktów na dany region, albo podwyższą, albo całkowicie się wycofają. No, BlackRock bardzo dużo może. I teraz zwróćcie uwagę, że z tego wynika, że BlackRock, czytuję, którzy inwestują w odbudowę kraju, tam są inwestycje w odbudowę Ukrainy. Jakie to ma konsekwencje? Dwie. Pierwsza, zacznę od tej dobrej. Wygląda na to, że Ukraina nie padnie. Bo jeśli czegoś jestem przekonany, to tego, że takie firmy, właśnie jak BlackRock, Vanguard, yy, mają bardzo dużą wiedzę na temat, yy, na temat świata. Oni w sumie z tego żyją, przecież oni nic nie produkują. Oni po prostu mają, wiedzą, co się będzie działo i wykorzystują tą wiedzę do inwestowania. Więc dlaczego mieliby inwestować w odbudowę Ukrainy, gdyby Ukraina miała wpaść w łapy Putina? Nie? To jest jedna ważna rzecz. Druga rzecz. O ile my, Ukrainie pomagamy w tym sensie, że ubożejemy dla dobra Ukrainy, wysyłamy tam nasze uzbrojenia, potem kupujemy bardzo drogie uzbrojenie zachodnie, wysyłamy im pieniądze i tak dalej. O tyle na przykład taki BlackRock robi na tym biznes. Oni nie dają pieniędzy na odbudowę Ukrainy. Oni nie odbudowują Ukrainy z dobrego serduszka probodo. Oni inwestują w odbudowę Ukrainy. I to jest bardzo ważna rzecz, bo nam się bardzo fajnie pokazuje. I słusznie, jak wiele miejsc yy, zniszczonych przez ataki Rosji, jest pięknie odbudowanych. Zapomina nam się tylko powiedzieć, że bardzo często to należało do Ukraińców, a teraz to już do Ukraińców nie należy. Bo w miejsce infrastruktury, fabryk, zniszczonych przez Rosję, powstają często dużo lepsze, ale Ukraińcy tam już tylko pracują, bo należy to na przykład do Black Rocka, albo Vanguarda. Rozumiecie? Ten kraj jest de facto e, mm, przejmowany. Po spotkaniu prezydent Zełęski wyjaśnił na swojej stronie internetowej: To bardzo ważne być tutaj, aby pobudzić inwestycje na Ukrainie i wesprzeć naszą gospodarkę. Wskazał również na szczególny potencjał produkcji obronnej w tym współpracę z zachodnimi firmami zbrojeniowymi. Produkcja obronna, bardzo ciekawa rzecz, nie? Czyli inwestujcie, budujcie tam na Ukrainie firmy, na przykład, które będą robić um, które będą robić te um, pociski, a ktoś za to zapłaci, wy wyprodukujecie, hajsik się będzie zgadzał. Klaus Schwab. Gwizdze, Habek i Baerbock tańczą dalej. Światowa elita spotyka się przez pięć dni w szwajcarskim Davos. Czołowi członkowie rządu w, z Berlina podróżują samolotem na to przyjazne dla klimatu wydarzenie. To jest też bardzo ciekawe, bo oni, właśnie to ma być takie przyjazne dla klimatu, a tam ci czołowi politycy lecą tam głównie Prywatnymi samolotami, nie? Autor Uli Gellerman wyjaśnia tło rzekowej konieczności uczestnictwa. To normalne, że minister spraw, przepraszam, to normalne, że minister spraw zagranicznych. Annalena Baerbock, minister gospodarki Robert Habek i premier Markus Solder uczestniczą w międzynarodowych konferencjach. Kiedy na przykład ONZ lub Unia Europejska wyznaczają daty konferencji, polityczni profesjonaliści, profesjonaliści nie mogą odmówić. Pomimo całej krytyki, na przykład spotkaniom Unii Europejskiej, nie można odmówić pewnej przejrzystości i demokratycznej konstrukcji. Przejrzystość jak w piwnicy z węglem. A kiedy Habek i Berbuk wyjeżdżają do Davos na koszt podatników, aby złożyć wyrazy szacunku panu Szwabowi, królowi Światowego Forum Ekonomicznego w skrócie WEF, jest to tak podejrzane, jest to tak przejrzyste jak piwnica na węgiel bez włącznika światła i tak demokratyczne jak CIA. Ten złowrogi związek między niemieckimi celebrytami politycznymi a panem szwabem nie jest kwestionowany w zwykłych niemieckich mediach. Zamiast tego, e, zamiast, zamiast tego media takie jak ARD. Tagesschau zapewniają pomoc w tuszowaniu sprawy, gloryfikując Szwaba i jego multimilionerów, chyba multimiliarderów, jako niewinny cel teorii spiskowych i stylizując Klaus'a Szwaba na ofiarę kampanii nienawiści. To jest bardzo ciekawe, bo Klaus Schwab był uprzejmy nazywać spiskowymi teoriami rzeczy, które są bezpośrednim cytatem z jego książek no to to już mi się wydaje czymś takim naprawdę przerażającym. Klaus Schwab jest założycielem Światowego Forum Ekonomicznego, w skrócie WEF, które co roku zaprasza wysokich rangą polityków i przedstawicieli biznesu na spotkanie w Davos. Jest on postacią znienawidzoną przez ideologów spiskowych, głównie z powodu pewnej książki. Cena wstępu. 190 tysięcy euro. Światowe Forum Ekonomiczne to klub, który pobiera opłatę za wstęp w wysokości 190 000 euro dla zwykłych członków. Członkostwo premium kosztuje 900 tysięcy euro, czyli prawie 4 miliony złotych. Ciekawe, czy pan prezydent Duda musiał płacić. Znaczy, na pewno nie ze swoich pieniędzy, bo takiej kasy nie ma, w sensie czy my, Polacy, za niego zapłaciliśmy. Firmy takie jak Google, Nestle i Siemens mogą z łatwością zapłacić takie ceny i mieć prawo głosu. Na początku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że tegoroczne spotkanie jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Czy Unia Europejska, czyli podatnicy, zapłacili za wyjazd pani von der Leyen? Dodawoz, właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Nie wydaje mi się, żeby tam pan Klaus Schwab dla polityków robił za darmo. To pytanie jest uważane za niegrzeczne przez media oklaskujące. Oczywiście, czyli znaczy, że zapłaciła, no bo gdyby odpowiedź mogła być wygodna dla polityka, czyli nie, nic nie zapłaciłam, no to. No to wtedy by ją ich chętnie udzielili, a nie tak się zachowali. Oczywiście, nadawcy aklamacyjni również nie pytają, dlaczego i dla kogo spotkanie jest w tym roku ważniejsze niż kiedykolwiek. Nie chcą być podejrzani o przyzwo przy przyzwoite dziennikarstwo i wykluczeni z następnego bufetu intrygantów. Spisek dla zysku? Kiedy tak wiele ważnych osób spotyka się, aby omówić ważne tematy, demokratyczny odruch naturalnie chce wiedzieć, kto delegował tę grupę wysokiej rangi, a przede wszystkim, kto ją kontroluje. Ale spotkanie, na którym e, proto-ukraiński Zełęski jest ustawiony a Larry Fink, szef BlackRock, największego, największe, największe, największej na świecie firmy zarządzającej aktywami, już wie, jestem przekonany, że kiedy wojna na Ukrainie się skończy, kapitał napłynie do kraju. BlackRock wierzy, że w tym kraju można osiągnąć uczciwe i dobre zyski. No właśnie, to jest z jednej strony pocieszające, bo my chyba rozumiemy, że gdyby Ukraina padła, to by prawie na pewno yy, próbowano. Trzymać nas w ciągłym strachu, że będziecie następni, będziecie następni, będziecie następni i wprowadzać nam tu totalny zamordyzm. Tak też mogą to robić, ale gdyby Ukraina padła, to robiliby to na 100%, a tak jest szansa, że, że, że się nie da. Do tego jeszcze ludzi będzie trudniej przekonać. Natomiast jeszcze trzeba pamiętać o drugiej stronie. Skoro wielki kapitał jest przekonany, że Ukraina nie padnie, to znaczy, że nie padnie. I to znaczy, żeby Polacy, nie powinniśmy dawać się wciągnąć w wojnę na Ukrainie na zasadzie, bo jak się nie dacie wciągnąć, to ta wojna da Ukrainie nie, się nie skończy i Ukraina padnie. Rozumiecie? Sorry, niech Amerykanie sami idą. Ci, którzy wierzą w kapitalizm. Zainwestują pieniądze na Ukrainie. Każdy, kto uważa, to stwierdzenie za spisek jest zdecydowanie teoretykiem spiskowym i nigdy nie zostanie zaproszony na światowe formy godobiczne mógłby zajrzeć za kulisy i porozmawiać na ten temat. Prawo wolnej, kapitalistycznej dziczy. Demokracja może i jest fajna, ale nie ma miejsca w daw. A dlaczego miałoby mieć? Boerbock i Habek przysięgli poświęcić swoją energię dla dobra narodu. Ale Davos nie leży w Niemczech, czyli poza krajem ustawy zasadniczej. Obowiązuje tam prawo BlackRock o wolnej kapitalistycznej przyrodzie, czyli ekonomiczne prawo dżungli. Teraz drugi artykuł, też strefa 44, autor Amon. Spotkanie WEF w Davos. Jak powie, wyglądać nasz świat za 6 lat? Czyli oni wprost nam mówią, jak będzie wyglądał świat za 6 lat? Eksperci z Global Future Council, Światowego Forum Ekonomicznego, e, dokonali 8 prognoz w 2016 roku. Wszystkie, pro, e, wszystkie produkty stały się usługami. Innymi słowy, nie posiadam nic, żadnego samochodu, domu, urządzeń, ubrań. Nie będziesz posiadać niczego i będziesz szczęśliwy. Pojawi się. Globalna cena emisji dwutlenku węgla. Od 2017 roku chińskie firmy muszą płacić za swoje emisje dwutlenku węgla, aby zachęcić do odejścia od paliw kopalnych. Dominacja Stanów Zjednoczonych dobiegła końca i pojawiło się kilka światowych potęg. Ameryka będzie musiała konkurować z Rosją, Chinami, ale także Niemcami, Indiami i Japonią. Szpitale, jakie znamy, przestaną istnieć. Skalpele i dawcy organów ustąpią miejsca robotom i drukowanym organom. Eee, powiem szczerze, że akurat to jedno, to mi, się, to mi się podoba. Drukowane organy już się zaczynają pojawiać i powiem szczerze, jestem wielkim entuzjastą drukowanych organów. Oczywiście, wszystko można schrzadzić i ze wszystkiego można zrobić coś złego. To tak jak z dożem. U mnie w domu jest od cholery doży. Akurat u mnie w domu są nawet miecze ze względu na, na powiedzmy, hobby, za czasów, jak, jak byłem młody, ale dorze służą do krojenia, krojenia chleba, krojenia kotletów, nie wiem, patroszenia ryb, bo akurat lubimy z żoną, żeby były takie prawdziwe ryby, a nie, a nie koniecznie takie już wyfiletowane z marketu, co to nie wiadomo, co jest, nie? I to są pozytywne rzeczy, tak? Ostrza służą do dobrego, do, do przygotowania posiłku, żeby nakarmić głodnego. Ale tutaj, drodzy Państwo, ale można przecież też taki dusz użyć na przykład do zaćgania kogoś. Tak samo tutaj. Ale generalnie dusz jest czymś pożytecznym. Tylko można go użyć w złym celu. Tak samo tutaj. Oczywiście, że drukowanie organów można wypaczyć. Może służyć złu. Może służyć na przykład do takiej sytuacji, w której bogaci ludzie będą żyli po 150 lat, bo będą sobie wymieniać organy, a biedni ludzie będą ubierać. Ale drukowane organy wyeliminują całą patologię dastwa organów. I żeby nie było wątpliwości, ja nie jestem człowiekiem, który potępia dastwo organów. Broń Boże, nie. Jeśli człowiek naprawdę nie żyje, jeśli to już są rzeczywiście tylko zwłoki, dawstwo organów, piękna rzecz. Ale jeśli człowiek naprawdę nie żyje, jeśli to już są rzeczywiście zwłoki i jeśli nie został zabordowany, żeby te zwłoki pobrać, żeby te organy pobrać. Wiadomo, że na przykład w Chinach jest handel organami, że się morduje. Na, yy, na przykład, tych, na przykład więźniów na organy. Wiadomo, że w wielu miejscach na świecie ludzi się porywa po to, żeby pobrać od nich organy. Wiadomo, że to się dzieje. Wiadomo, że na pewno zdarzają się statystycznie lekarze, którzy są w stanie zabić człowieka po to, żeby pobrać od niego organy. Nie wierzycie? Skoro byli lekarze, mówię tutaj o tak zwanych łowcach skór, w pogotowiu. Skoro byli lekarze, którzy byli skłonni zabordować człowieka z, po to, żeby dostać łapówkę od domu pogrzebowego, że są zwłoki, za przepraszam za wyrażenie parę groszy, to na pewno są tacy, którzy są skłonni zabić człowieka za parę milionów, bo tyle są, jest wart komplet orgadów. I broń Boże, nie, nie oskarżam, bo to wszystkich lekarzy. Jestem pewny, że to jest margines marginesów, ale takie rzeczy są. I w momencie, w którym pojawią się drukowane organy, czyli sztuczne organy, tak, pobierają sobie ode mnie komórki i tworzą mi nie wiem, drugą serce, wątrobę, trzustkę, płuca, whatever, tak? Jeśli ta technologia się upowszechni i te drukowane organy będą tanie, to zniknie popyt na nielegalnie pozyskiwane organy. Bo po co kupować na czarnym rynku drogo z możliwością wpadki, jak można kupić tanio na białym rynku. Na tej samej zasadzie to działa jak, u, jak legalizacja marihuany niszczy czarny rynek marihuany. Po co kupować pod mostem od jakiegoś szemranego typa, jak można kupić w sklepie z dobrą obsługą. To jest świetna rzecz. Druga rzecz. W momencie, w którym orgady się pozyskuje wyłącznie od Dawców, to tych organów jest bardzo, bardzo mało. W związku z tym, nie wszyscy te organy mogą dostać, tylko w ekstremalnych sytuacjach i zwykle długo czekając. W momencie, w którym takie organy będzie można drukować, każdy potrzebujący będzie mógł dostać ten organ od razu, a do tego jeszcze, gdy to się naprawdę upowszechni, będzie można sobie wymieniać organy zużyte. Co może być lepszą sytuacją niż leczenie. Przypominam, że taki organ wydrukowany konkretnie dla danego pacjenta, jest identyczny z oryginalnym. W związku z tym nie trzeba potem brać leków obniżających odporność, żeby nie został odrzucony. Drodzy Państwo, to jest genialna sytuacja. Naprawdę genialna sytuacja. I uważam, że drukowanie organów. To jest przyszłość. Oczywiście tu też się, jak już powiedziałem wcześniej, pojawiają się problemy. Dlatego tego jeszcze jest, są takie problemy etyczne, czy na przykład taka świnka, która będzie miała, nie wiem, ludzkie nerki, ludzkie płuca i kilka innych ludzkich organów mm, od razu do przeszczepu mm, przygotowywanych. Czy to będzie jeszcze na pewno tylko świnka, czy może to już będzie trochę człowiek? No, tu się pojawi bardzo wiele bardzo poważnych problemów etycznych, które trzeba będzie rozwiązać. Ale sama idea tworzenia hodowania organów, jest super. Tylko jest kwestia dopracowania również pod względem, pod, pod względem etycznym. Tak samo roboty, które będą przeprowadzać operacje, to też jest przyszłość i to też jest super. W chwili obecnej już najlepsze operacje przeprowadza się przy pomocy robotów. Chyba ten najsłynniejszy nazywa się Vinci albo Da Vinci. Nigdy nie pamiętam. Jedno to jest nazwa filmu, a drugie to jest nazwa tego robotu. Chyba Da Vinci to jest robot, a Vinci to jest nazwa filmu. Przepraszam, jeśli się pomyliłem. Dzięki temu robotowi człowiek jest w stanie operować z niesłychaną wręcz precyzją, dzięki czemu jest szybsza rekonwalescencja mówiąc krótko, po operacji krócej chory musi leżeć w szpitalu, szybciej dochodzi do siebie, szybciej odzyskuje pełnię sił, szybciej może pracować. Moim zdaniem super sprawa. O... Wa. Jeśli dołożymy do tego teraz jeszcze sztuczną inteligencję, człowiek przestanie być potrzebny. To też jest super sprawa, drodzy Państwo. Ponieważ taka sztuczna inteligencja... Prawdopodobnie będzie się mniej myliła przy operacjach niż człowiek. A do tego jeszcze sztuczna inteligencja się nie zestarzeje. Sztuczna inteligencja nie będzie miała ego, w związku z tym nie będzie się pchała do operacji, na przykład gdy nie powinna operować. Rozumiecie? I będzie większa dostępność, bo superchirurgów jest bardzo mało, a taką sztuczną inteligencję lekarza-operatora będzie można po prostu kopiować. Więc to może sprawić, że będziemy mieli szerszy dostęp do medycyny. I o ile jako ludzkość nie damy się oszukać, że takie coś musi być droższe, to na tym bardzo zyskamy, bo takie coś nie musi być droższe. Takie coś wręcz powinno być dużo, dużo tańsze. Lecimy dalej. Będziemy jeść znacznie mniej mięsa. No to jest bardzo już niedobre. Ja osobiście uważam, że mm, te. Hamskie odzwyczajanie nas od mięsa, wręcz bezczelne, to jest niedobre. Zwłaszcza dzieci, niestety, mięsko powinny jeść dla dobra swojego rozwoju. Ponieważ jest to lepsze dla planety i naszego zdrowia. No, właśnie, nie jedzenie mięsa wcale nie jest takie lepsze dla naszego zdrowia. A to, że planety, no to już wielokrotnie mówiłem, że tutaj zaczynają się robić jakieś takie naprawdę bardzo dziwne akcje, typu, że dla dobra planety to, dla dobra planety tamto, wszystko dla dobra planety. Pytanie, czy to naprawdę planecie służy. Dzisiejszy, dzisiejsi seryjscy uchodźcy to dyrektorzy roku 2030, w którym miliard ludzi zostanie przesiedlonych z powodu zmian klimatycznych. Musimy ich. Musimy ich przyjąć i zintegrować. No to jest właśnie też bardzo ważna rzecz, o której warto poopowiadać, że oni uważają, że, znaczy jakby, zmiany klimatyczne będą kolejnym pretekstem do tego, żeby przyjmować gigantyczne ilości kompletnie obcych kulturowo ludzi, głównie na kontynent mm, europejski. A zwróćcie uwagę, że Amerykanie jakoś się za bardzo nie chwapią do przyjmowania Syryjczyków ani innych tego typu ludzi. Zwłaszcza, że Syryjczyków przecież nie ma miliard, więc to jest oczywiste, że tutaj wcale nie chodzi o przyjmowanie Syryjczyków. Zachodnie wartości zostaną wystawione na próbę. Niepokojąca liczba Europejczyków zwróci, wzru, zwróci się w stronę populizmu. Innymi słowy, Europejczycy zaczną się budzić i nie będą mieli ochoty na transformację kulturową naszego własnego kontynentu. Do 2030 roku będziemy w stanie wysłać ludzi na Marsa. Prawdopodobnie odkryjemy tam dowody na istnienie życia pozaziemskiego. A pamiętacie spiskową teorię sprzed kilku lat, w której dokładnie było to powiedziane, że na Marsie zostaną odkryte dowody życia pozaziemskiego? I że to zacznie się od tego, że pokażą nam jakieś skamieliny po jakichś tam mikrobach, a skończy się, że powiedzą nam, że tam była jakaś rozwinięta cywilizacja. Aspirujący poseł Pe, Pepin van Hauwelingen skomentował tweet WEF, który został później opublikowany na temat prognoz. Tweet brzmiał, światowe forum ekonomiczne przewiduje, że mięso stanie się specjal specjalnością w 2018 roku. Sześć lat później holenderskie stado zwierząt gospodarczych jest drastycznie zmniejszane pod absurdalnym pretekstem tak zwanego kryzysu azotowego, podczas gdy, wektor światowego for, for, podczas gdy dyrektor Światowego Forum Ekonomicznego wzywa do zmniejszenia zużycia mięsa na, na to naprawdę zaskakujące. Van Hauwelingen krytycznie odnosi się do faktu, że dyrektor Światowego Forum Światowego, że dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia wydaje również zalecenie dotyczące żywienia, które sprowadzają się do rezygnacji z mięsa w celu zwalczania zmian klimatycznych, które z kolei wpływają na zdrowie. Jego zdaniem, Holandia powinna jak najszybciej opuścić WHO, Szef WHO, Tedros, przepraszam, nie jestem w stanie tego, tego nazwiska wymówić. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Wypowiada wojnę mięsu i tradycyjnemu rolnictwu w imię walki ze zmianami klimatycznymi. I to jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo. No. Jest sobie światowe... Jest Światowa Organizacja Zdrowia, która zamiast zajmować się leczeniem, to walczy ze zmianami klimatu, a walczy ze zmianami klimatu w ten sposób, że em, że mamy nie jeść mięsa. A to, że mamy powinniśmy być w miarę dobrze odżywieni i tak dalej, no nie, to nie ma znaczenia. Eee, nasze systemy żywnościowe szkodzą zdrowiu ludzi i planety. Systemy żywnościowe przyczyniają się do ponad 30% emisji gazów cieplarnianych i są e, odpowiedzialne za prawie 1 trzecią globalnego obciążenia chorobami. Transformacja systemów żywnościowych jest znakiem. Jest zatem niezbędna, gdy zmierzamy w kierunku zdrowszej, bardziej zróżnicowanej i opartej na roślinach diety. Mi się wydaje, że sytuacja, w której ktoś jadł same mięso, to raczej rzadko ma miejsce, więc raczej dieta mięsna jest tą dietą zróżnicowaną. Tak mi się wydaje. Zawsze było mięsko, ziemniaczki i surówka, nie? Światowe Forum Ekonomiczne wypowiada wojnę wolności słowa jako największemu zagrożeniu na świecie. Organizacja Narodów, Zjednoczonych, organizacja Narodów Zjednoczonych i Światowe Forum Ekonomiczne zwróciły się przeciwko zmianom klimatycznym i wielkiemu resetowi, ogłaszając wolność słowa wrogiem. E, numer jeden na świecie. Oznacza to, że legiony globalistów postanowiły uczynić wolność słowa przeszkodą. Wolność słowa stała się wrogiem publicznym numer jeden dla ruchu technokracji, ponieważ, napien, e, ponieważ e, potępia tych szaleńców i ich plany przekształcenia świata według ich upodobań. Czyli w wielkim skrócie, każdy kto mówi coś innego niż oni, ten jest teoretykiem spiskowym i ten sieje dezinformację. I więc oni będą walczyć z dezinformacją, a tak naprawdę to będą walczyć z każdym, kto mówi niewygodne dla nich rzeczy. Zamiast usiąść i spróbować merytorycznie porozmawiać, rozumiem, że dlatego tego nie zrobią, bo się nie da, to będą krzyczeć, że to jest dezinformacja, dezinformacja i... Szykanować, w najgorszym wypadku krzywdząc, na przykład zamykając w więzieniu. Oznacza to, że legiony globalistów postanowiły uczynić wolność słowa przeszłością. Wolność słowa stała się wrogiem publicznym numer jeden dla ruchu technokracji, ponieważ potępia pia, pia tych szaleńców i ich plany przekształcenia świata według ich upodobań. Kiedy wolność słowa staje im na drodze, słusznie czują, że ich plady są udaremniane, więc zabij to. Światowe Forum Ekonomiczne przeprowadziło ankietę wśród e, światowych ekspertów, opublikowało raport Global Risk Re Report 2024. Międzynarodowa elita ekspertów zadeklarowała, że największym zagrożeniem dla ludzkości nie jest terroryzm, pandemie ani zmiany klimatyczne, które są na drugim miejscu, ani też prawdopodobieństwo wybuchu wojny nuklearnej, ani wojny. Proszę bardzo, to w ogóle nie, nie, jest, nie jest straszne, ale dezinformacja i niedoinformowanie. Oznacza to oczywiście, że jedyną nadzieją dla ludzkości jest cenzura i kontrola. Mowy. Raport pokazuje, jak głęboko zakorzeniony jest ten ruch przeciwko wolności słowa w globalnej elicie: od mediów przez biznes po politykę. To absurdalne odkrycie jest echem ostrzeżeń innych międzynarodowych osobistości i grup. Informowałem już o tym, że dyrektor generalny WHO, ten pan Tedros, opowiada się za cenzurą w celu zwalczania tego, co nazywa infodemia. Na przykład 1490 ekspertów ze środowisk akademickich, biznesu, rządu, społeczności międzynarodowej i społeczeństwa obywatelskiego przeanalizowało wszystkie mili, militarne, gospodarcze i środowiskowe zagrożenia dla świata i stwierdziło, że największym niebezpieczeństwem dla ludzkości jest zbyt duża swoboda wypowiedzi. Ryzyko globalne definiuje, definiuje się jako możliwość wystąpienia zdarzenia lub stadu, który gdyby miał e, wystąpić, wpłynąłby niekorzystnie na znaczną część globalnego PKB, populacji lub zasobów naturalnych. Widzieliśmy, jak eksperci wspierają cenzurę i, e, i umieszczanie na czarnej liście podczas kryzysu związanego z COVID-19, gdy ich poglądy były kwestionowane, przez kolegów i opinię publiczną. Oj, drodzy Państwo, tamto się działy takie rzeczy, że na zachodzie to wręcz ludzi próbowali wsadzać do więzienia, jak się potem okazało zamówienie prawdy. Poprzednie stanowiska, które były traktowane w prasie jak Ewangelia, zostały zdyskredytowane. Niedawny przegląd naukowy, przeprowadzony przez 12 badaczy z wiodących uniwersytetów, wykazał, że trudno jest udowodnić twierdzenie, że maski zmniejszają narażenie na COVID. Centra Zapobiegania i Kontroli Chorób, czyli CDC, początkowo odrzuciły mandat dotyczący maseczek. Kwestia ta stała się jednak bronią polityczną, ponieważ politycy i prasa twierdzili, że kwestionowanie maseczek jest Nienaukowe, a nawet niezrównoważone. Ba, dalej oni mówili, że kwestionowanie maseczek może spowodować, że ktoś umrze, więc jak kwestionujesz maseczki, to można cię do więzienia wsadzić. W Polsce na szczęście aż tak hardkorowo nie było, ale na zachodzie takie rzeczy się działy. W kwietniu 2020 roku CDC zmieniło swoje stanowisko i wezwało do maskowania całej populacji, w tym dzieci, w wieku zaledwie dwóch lat. Wymóg noszenia masek i inne środki. Pandemiczne, takie jak zamykanie szkół, są obecnie wymienione jako przyczyna problemów emocjonalnych i rozwoju dzieci. Już nie, tak było jeszcze 2-3 miesiące temu. Teraz się okazuje, że to COVID, że to jest skutek uboczny COVID-a, nawet jeśli da, ewentualnie bezobjawowo przechorowanego. Już wymyślili, że zwalą na COVID. Przez jakiś czas się przyznali, że to ich widać, ale potem stwierdzili, że jednak nie. Zamknięcie szkół i firm zostało również zakwestionowane przez niektórych krytyków jako niepotrzebne. Z wielu, wielu z tych krytyków zostało również ocenzurowanych. Teraz okazuje się, że mogli mieć rację. W wielu krajach szkoły nie zostały zamknięte, a liczba zachorowań na COVID-19 nie wzrosła. Maski stały się główną społeczną i polityczną linią podziału w polityce i mediach. Ludzie bez maseczek byli wypędzani ze sklepów i Uwczesny dyrektor CDC dr Robert Redfield powiedział podczas yy, przesłuchania w sedacie, że baseczki na twarz są największym i najskuteczniejszym problemem zdrowotnym, jakim mamy. Przez lata naukowcy stawali w obliczu cezury, jeśli chodzi o yy, napomknęli na o teorii, teorii laboratoryjnej jako możliwym wytłumaczeniu wirusa. Ich reputacja i kariery zostały zniszczone przez e, medialny Flashmob. Washington Post nazwał to obaloną koronawirusową spiskową teorią. Dziennikarka New York Times zajmująca się nauką i zdrowiem uznała wszelkie wzmianki o teorii laboratoryjnej za uwaga, rasistowskie. A teraz, drodzy Państwo, to jest coś, o czym niedługo będzie e, oddzielny vlog, albo że już nawet był, drodzy Państwo. To jest dziennik.pl. Naukowcy z Chin opracowali nowy szczep koronawirusa. Zabija w ciągu 8 dni. Moje kurde pytanie: po cholerę coś takiego się opracowuje? To będzie w komentatorze niedługo, albo już było w komentatorze. Po cholerę takie rzeczy opracowywać. I pytanie: skoro opracowali nowy, to ten stary może też został przez nich opracowany. Kiedy chiński badacz powiedział w Fox News, że. Zostało to sztucznie wyprodukowane, sieć została zaatakowana, a e, lewicowy PolitiFact nazwał to bajką. Rozległa cezura i czarna lista, która miała miejsce w ciągu ostatnich czterech lat, chroniła takich ekspertów przed kontrolą i krytyką. Wielu z tych ekspertów wymienia obecnie dezinformację jako największe zagrożenie dla świata. No właśnie, tylko, że, że oni tego nie robią tak jak powinni, czyli że oni robili dezinformację, oni stanowili zagrożenie dla świata. Zagrożenie, które się zrealizowało, bo przez te głupoty, które gadali, to wielu ludzi miało bardzo wiele nieszczęść. Tylko oni dbają o to, że jak się zdarzy coś takiego następnego, i oni znowu będą zarabiać jako eksperci, żeby nikt czasem nie próbował ich. Wypunktować, że głupoty gadają, to już na wszelki wypadek krzyczą: Dezinformacja, dezinformacja. Oczywiście rozwiązaniem tego egzystencjalnego zagrożenia jest oczywiście umożliwienie ekspertom kontrolowania lub regulowania tego, co ludzie czytają lub słyszą, w celu wyeliminowania szkodliwych dezinformacji. Pytanie brzmi, czy społeczeństwo może po raz kolejny zostać przekonane do rezygnacji z tego podstawowego prawa człowieka przez światową elitę? Obawiam się, że światowa elita nie będzie nas pytać, tylko obawiam się, że nam to zrobi. Bo jak zwrócicie uwagę, do kogo należą światowe koncerny, no to wiele zrozumiecie. No i tyle, drodzy Państwo. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I pa.